wskazują one ważne przyciski i inne. Możesz przytrzymać LPM na oknie kursu i przeciągnąć je w dowolne miejsce, ponieważ dopiero obecnie jesteś w widoku miasta. Możesz rozejrzeć się po mieście, przesuwając kursor myszki na skraj ekranu, lub możesz również spoglądać, aby przybliżyć lub oddalić. Rzućmy obok, znajduj. Teraz przejdźmy do restauracji. Obszar wskazany przez strzałki to wskaźnik. Oto widok wnętrza restauracji. Jeżeli będziesz chciał opuścić restaurację, kliknij. Możesz też kliknąć dwukrotnie na dowolną restaurację. Jeżeli będziesz miał wątpliwości co do funkcji przycisku. Twoi klienci lubią jeść w przyjemnym. Widzisz cztery duże przyciski. To cztery. Widzisz podkategorie naścienne, stojące i stołowe. Na razie zajmijmy się przedmiotami w kategorii naścienne. Przycisk jest już podświetlony na żółto. Kliknij. Wszystkie przedmioty dekoracyjne mają jeden lub dwa atrybuty. Niektóre zwiększają notowania komfortu restauracji, inne notowania dekoracji. Teraz przeciągnij przedmiot na podłogę restauracji. Widzisz kolorowe okienko pod przedmiotem? To linie pomocnicze określające powierzchnię, którą zajmuje ów przedmiot. Umieść kilka innych przedmiotów na ścianach. Jeżeli już wiesz, o co chodzi, kliknij LPM na przycisk dalej. Nieźle. Ściany. Umieszczanie przedmiotów na podłodze przypomina przytwierdzanie dekoracji do ścian. Wybierz obiekt, który ci się podoba i ustaw go na podłodze. Gdy będziesz już usatysfakcjonowany liczbą dekoracji, kliknij LPM na przycisk Dalej, aby kontynuować. Szybko się uczysz. Pamiętaj.
Dobra robota, Armandzie. Teraz, skoro już wiesz, jak urządzić restaurację, pod menu znajduje się interfejs menu. Znajduje się, zauważ, że interfejs menu zmienił się w interfejs przepisów, czyli listę wszystkich dostępnych przepisów. Pod przyciskami dań znajduje się panel przepisów. Widzisz ikonki flag. Teraz zamiast przeglądać przepisy jeden po drugim za pomocą przycisków strzałek, no proszę. Tuż pod okienkiem podglądu znajduje się okienko z opisem. Na dole interfejsu przepisów powinieneś widzieć cztery duże, okrągłe przyciski. Patrząc od lewej, są to przyciski kopiuj przepis, dodaj do, aby zobaczyć nowy przepis w menu, jesteś z powrotem w interfejsie menu, z tą różnicą, że znajduje się w nim teraz przepis. Klienci mogą, aby to zrobić, musisz znajdować się w widoku interfejsu, jak na razie całkiem nieźle. Teraz, gdy poznałeś, pojawi się lista zimnych i gorących napojów. Zimne napoje są dalej podzielone na alkoholowe i bezalkoholowe. Wszystkie napoje mają z góry ustaloną cenę zakupu, więc musisz tylko kliknąć LPM na okienko zaznaczania znajdujące się po lewej stronie każdego napoju, by umieścić go w karcie Twojej restauracji. Gdy dokonasz już kilka słów na temat napojów alkoholowych. Jeżeli chcesz, zajmijmy się teraz wyglądem karty. 3. Możesz też kliknąć LPM na przyciski czcionka tekstu i tło, by dalej zmieniać wygląd karty. Zaprojektuj kartę tak, by spełniała Twoje wymagania i pasowała do charakteru restauracji. Gdy skończysz, kliknij LPM na przycisk Dalej, aby kontynuować. Została jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o konkretnym przepisie, po prostu kliknij dwukrotnie na jego nazwę w menu przepisów. Przeniesiesz się do... Zwróć uwagę na cenę domyślną w menu przepisów menu. Mam jeszcze jedną informację na temat... Jeżeli będziesz chciał usunąć jakiś przepis... Doskonale! Zaprojektowałeś wygląd menu i poza tobą na liście personelu na interfejsie pojawiło się całkiem sporo informacji. Zapoznam cię z nimi po kolei. Zacznijmy od góry. Widzisz dwa okrągłe... Każda restauracja potrzebuje przynajmniej szefa kuchni, który przyrządzi potrawę, kierownika, który przyjmuje zamówienia, kelnera do obsługi gości i recepcjonistę wskazującego klientom, gdzie mają usiąść. Byłbym zapomniał. Musisz zatrudnić pomocnika kuchennego do zmywania naczyń. Przyjmij do pracy wymienionych pracowników. Nie musisz zatrudniać szefa, jeśli sam możesz pracować w kuchni. Gdy skończysz, kliknij LPM na przycisk Dalej, aby kontynuować. Słowo o recepcjonistach. Mogą wykonywać swoją pracę wyłącznie przy kontuarze recepcji. Kontuar znajdziesz w panelu wnętrz, w dziale Oświetlenie i wyposażenie. Pamiętasz, jak się wyposaża i dekoruje restaurację? To odpowiedni moment, by wyjaśnić, jak obrać, by usunąć przedmiot? Dobrze. Teraz wróćmy do panelu. Zacznijmy od przycisku Tryb listy. Zauważ, że z powrotem jesteś w widoku szczegółowym. Znów masz dostęp do większości przycisków. Dobrze. Już za chwilę będziesz gotów przyjmować zamówienia w swojej... Jeżeli tylko okażesz cierpliwość, klienci na pewno się pojawią.
Jeżeli zabraknie Ci cierpliwości, możesz zawsze... Okrągły przycisk znajdujący się po lewej stronie. Powinieneś dowiedzieć się czegoś o ustawieniach... Teraz chciałbym powiedzieć Ci więcej na temat interfejsu Centrum Informacji. Patrząc od góry na kolumnę... Teraz spójrz na górny rząd przycisków. Patrząc od lewej są to notowania restauracji, raport o sprzedaży, statystyki. Teraz wróć do przycisku szczególny. Kliknij LPM na przycisk. Jak widzisz, w górnym rzędzie cała ta zabawa w... Hello? Yeah,
Hello.